co roku od 5 lat w tym miejscu rozpoczynamy pochód hutników z okazji ich święta. Jest to wspólna organizacja ArcelorMittal Huty Warszawa i towarzystw zrzeszających byłych pracowników naszego zakładu. Wspólnie, razem i dumnie będziemy teraz szli tą ulicą Kasprowicza w kierunku naszego zakładu pracy, jak dziesiątki tysięcy naszych kolegów hutników, którzy czynili to od ponad 60 lat. Jestem dumny z tego, że mogę reprezentować ten zakład w tak szczytnym dniu. Powiem szczerze, że ja z dumą jestem u Państwa, bo urodziłem się na Bielanach, wychowałem się na Bielanach i ta huta zawsze od samego dzieciństwa była częścią tożsamości naszej bielańskiej. Dużo wspaniałych wspomnień, dużo wejść na złomowisko od tyłu, żeby podziwiać ten złom, który tam przyjeżdżał, szczególnie militarny. To są nasze wspomnienia Bielańczyków jako dzieci, bo to były takie momenty, kiedy huta zawsze fascynowała jako potężny, olbrzymi zakład. Ale to, co powiedział pan prezes Jania, to jest część naszej historii. Historii, która jest, która funkcjonuje. Państwo tą historię tworzyli naszych Bielan, dlatego ja chciałbym bardzo serdecznie za to podziękować. Ja z dumą powiem, że jestem Bielańczykiem, że huta jest na naszym terenie, że tak się zmodernizowała, tak się zmieniła, jest tak nowoczesnym zakładem. Chcę tu panu prezesowi podziękować za to, jak współpracujemy, jak tak naprawdę ten zakład jest częścią społeczności naszej bielańskiej. I żeby życzę sobie, żeby tak było w przyszłości i na kolejne lata, a państwu życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Hutnika, który był, ale którego my obchodzimy. I gratulacje dla Ani, dla całego stowarzyszenia, bo to Rondo Hutników to jest taki mały hołd, który oddajemy państwu za bardzo ciężką pracę, którą wykonywaliście i za to, że współtworzyliście Bielany, bo tak naprawdę huta odpowiada za znaczną część tego, jak wyglądają dzisiaj Bielany. Wszystkiego najlepszego, jak najwięcej zdrowia życzę. Myślę, że trzeba, żeby...